Witam na kanale Powieki. Ja nazywam się Ania Wielkiewicz, jestem chirurgiem okuloplastycznym, zajmuję się głównie operacjami w obrębie powiek, wykonuję plastyki powiek, różne rekonstrukcje, zarówno powiek górnych, jak i dolnych. Dzisiaj kilka słów dla tych, co są przed operacją, czyli jak wybrać lekarza, który zoperuje powieki. Zapraszam. I to nie jest w żaden sposób materiał promocyjny, ponieważ nie usłyszycie ode mnie, że tylko tu do mnie, do Instytutu Powiek, do Bydgoszczy wszyscy mają jechać, bo jest to nieprawda. Moją ambicją nie jest to, żeby zoperować Was wszystkich w całej Polsce. Zresztą nie mam takich mocy przerobowych, zapisy są już na przyszły rok. Pracują ze mną jeszcze dwie moje koleżanki fantastyczne, dr Monika, dr Magda. Mamy bardzo dużo pracy. Dużo jest lekarzy dobrze operujących. Pozdrawiam koleżanki tutaj z Warszawy, ze Szczecina, moją doktorę ulubioną, też z Krakowa, z Gdańska mojego doktora. No my się znamy w tym środowisku, jest nas trochę. Przede wszystkim każdy z nas operuje inaczej. Czy jest jedna dobra i skuteczna metoda operacji powiek górnych? Nie ma takiej. Każdy z nas ma inne oko, każdy z nas ma inną rękę, szkoliliśmy się gdzie indziej. Mamy różnice, jeżeli chodzi o kwalifikacje, mamy różnice, jeżeli chodzi o kanon piękna pewien, który jest, jak również własne doświadczenie. Czyli jak bezpiecznie wybrać i dobrze lekarza, który zoperuje powieki? Przede wszystkim należy się zapytać rodziny i znajomych. Ja wiem, no głupio to brzmi, ale zapytajcie się osób, ale tak, no jeżeli macie kogoś w swoim otoczeniu, kto miał te powieki operowane i kto Wam z własnego doświadczenia na przykład powie, jak było, czego się spodziewał, czy zadowolony, czy niezadowolony. Po drugie, możecie przejrzeć też nasze prace, zakładając, że nasze prace publikowane w internecie, czyli na naszych social media, chociażby na Instagramie, no u nas, my się nazywamy akurat Doktor Powieki bądź Instytut Powiek, są nasze prawdziwe, czyli nie są czyjeś inne. Dlaczego ja o tym piszę? No choćby dlatego, że jeden z młodszych kolegów, pracujący tuż obok, niedaleko za Miedzą, powiedziałabym, wykorzystuje na przykład zdjęcia moich pacjentek. Nawet nie wiem, czy kolega po fachu jest tego świadomy, że wykorzystuje moje zdjęcia, bardziej firma, w której pracuję, wykorzystała zdjęcia mojej pacjentki. No tak się po prostu nie robi. Jeśli chodzi o wszelakie fora internetowe, czyli na przykład grupy na fanpage'u, czy typu plastyka powiek i tego typu grupy, dużo tam jest prawdziwych opinii, prawdziwych pacjentów, ale dużo też jest rzeczy, które są mało zgodne z prawdą i z rzeczywistością. Jeśli grupę prowadzi jakiś no-name administrator, który ma imię i nazwisko po prostu wymyślone, bądź jest to osoba zajmująca się marketingiem medycznym, wówczas nie spodziewajcie się, że będą to opinie prawdziwe. Prawdziwe opinie mogą być kasowane, może być przelewany hejt na różnego rodzaju osoby. Nie do końca w te grupy wierzę, one robią bardzo dużo złego. I wiele osób jest przez grupy właśnie typu operacje plastyczne poszkodowanych. Moim zdaniem Facebook powinien tego typu grupy zamknąć, ponieważ nie ma żadnej kontroli, prowadzone są przez osoby niezwiązane z branżą i są bardzo mało wiarygodne. Także najlepiej jest zapytać osoby bezpośredniej, która miała pocztą pantoflową, przyjechać na konsultację. Jeśli dany lekarz nam się spodoba, musimy go w jakiś tam sposób polubić, no to po prostu podjąć tą decyzję o wykonaniu zabiegu. Warto byłoby też zapytać lekarza, ile jakich ma powikłań. My mamy wszystko policzone. Co poprawiamy, jak, gdzie, dlaczego, czy umiemy poprawić, czy nie. Cóż z tego, że ktoś wykonał ileś tysięcy operacji, jak nie potrafi po sobie poprawić, bądź zająć się pacjentem i skierować go do ośrodka, który poprawić potrafi. Wszystko na ten temat. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziecie mieli pięknie zoperowane powieki. Tego Wam szczerze życzę.